Dzień dobry, witajcie. Nagrywam ten początek jeszcze raz. Ponieważ miałem nagrane, nagrywam systematycznie od początku wszystkie sceny. No i tak sobie porządkowałem pamięć w kamerze. Mówię, żeby tam niepotrzebnie później mi przy zgrywaniu na komputer niepotrzebnie nie przerzucać plików. Więc zacząłem robić porządki. No i niestety, zanim się połapałem, okazało się, że skasowałem początek filmu. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na film poświęcony sernikowi. Sernik w moim wykonaniu. Będę go wykonywał pierwszy raz. Nigdy wcześniej sernika, czy w tej wersji sernika nie robiłem, bo nie mam zbyt dużego doświadczenia w takich przepisach. Lepiej się czuję w takich potrawach mięsnych. Dużo tego robię, aczkolwiek to mi też czasami potrafi wyjść, więc no dzisiaj chciałbym Was zaprosić na właśnie sernik. Co będę potrzebował? Niestety nie mam już tutaj składników, więc nie mogę Wam pokazać, ale będzie to twaróg, ser. Kilogram sera mielonego, 7 jajek, łyżka kaszy manny, łyżka mąki ziemniaczanej, ja użyłem budyniu waniliowego, cukier waniliowy, szklanka cukru, pudru, no w moim przypadku był zwykły cukier kryształ. I ja dodałem tutaj jeszcze rodzynki oraz żurawinę, zmieszałem sobie, więc to było takie po garści żurawiny, po garści rodzynek. To będziecie widzieli w filmie. Dodałem również, bo w przepisie można zastosować aromat rumowy. Ja zastosowałem po prostu rum. Mam rum, wlałem sobie taką odpowiednią porcję rumu do ciasta. No i oglądajcie dalej, zobaczycie, co mi z tego wszystkiego wyszło. Dobra, jest mniej więcej już to wszystko wymieszane. Może nie jest to idealnie, ale jest wymieszane. Więc sobie teraz dodam te pozostałe składniki, te, które mogę wymieszać. Witajcie ponownie. Mała aktualizacja. Do miski dorzuciłem kilogram zmielonego białego sera, twarogu, jak zwał, tak zwał. I teraz to muszę wszystko umiejętnie wymieszać. O, nie jest to proste. Chyba będę musiał wziąć jakąś łyżkę, żeby się, albo mikserem po prostu na małych obrotach, ale nie chcę sobie tutaj narobić bałaganu niepotrzebnie. No i później tu już dodałem, tak jak mówiłem, kaszę manną, cukier waniliowy poszedł razem z cukrem zresztą do żółtek. No, ładny kolorek. Wszystko zaczyna ładnie wyglądać. Ewentualnie może jeszcze dosypię troszkę. Ten przepis ewoluuje. Co prawda mamy jakąś tam wskazówkę. Wszystko to zgodnie z przepisem, aczkolwiek doszły pewne dodatki. Może za chwilę wleję tego aromatu w postaci rumu. Taką ciekawostkę Wam opowiem. Kiedyś jeszcze młody człowiek gdzieś tam z telewizji spisałem sobie przepis na, bodajże to było ciasto z truskawkami. Mieliśmy swoje truskawki, ponieważ uprawiamy od jeszcze dalej. Dobre 40 lat te truskawki, z tego co pamiętam, są uprawiane u nas. No mieliśmy truskawki, ja sobie ten przepis spisałem, wszystko ładnie, pięknie. To był czas, kiedy jeszcze wiele rzeczy mama robiła w własnym zakresie, więc piekła chleb. Mieliło się swoje żyto, swoją pszenicę, przerabiało się na mąkę. No dzisiaj niestety jest ciężka dostępność z młynami, tak jak już mówiłem na którymś odcinku czy na live, że no, znalazłem młyn, ale niestety minimum to jest 1800 kg. Ja nie miałem takiej ilości swojej pszenicy, żeby zmielić, więc czekam do tego sezonu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, mam nadzieję, że człowiek nie zamknie tego interesu, bo coś wspominał, że jeżeli tak dalej będzie, to będzie musiał zamknąć ten interes. A wracając do tej mojej historii, no wszystko było ładnie, pięknie. Pięknie zrobiłem ciasto, wymieszałem to wszystko, piekło się. Jak się później okazało, bo gdzieś tam z tej spiżarki brałem, nie było światła,
Nie włączyłem sobie jakiegoś oświetlenia, pomyliłem mąki, zamiast pszennej wziąłem żytnią. Wszystko było dobrze, ale miałem placek żytni z truskawkami. No, ja potrafię. Zresztą powiem wam drugą taką ciekawostkę teraz, to a propos przyprawy. Okazuje się, że pomyliłem składniki, pomyliłem paprykę słodką z ostrą i zamiast słodkiej to wsypałem ostrą, więc któraś partia poszła. Już jedna pani mi tutaj napisała, że przesyłka doszła, że ma powera przyprawa. Taka konsternacja. Wczoraj robiłem rosół i dodałem właśnie sobie, już miałem tutaj popakowaną, no i jedną paczkę, bo już mi się skończyła przyprawa moja, tą, którą miałem na stanie, więc otworzyłem torebkę i rzeczywiście zaczęło zionąć ogniem z ust, więc ja potrafię. Jeżeli ktoś dostał taką przyprawę, to z góry przepraszam. No to była pomyłka. No jeżeli będzie taka sytuacja, to po prostu doślę drugą, także przepraszam z góry wszystkich za tą moją pomyłkę. No mam nadzieję, że zbyt wielu osobom się nie trafiła taka. Co prawda to wszystko było w jednym pojemniku, ale widocznie nie wszystko się dobrze wymieszało. O, zaczyna coś być z tego dobrego. Dobra, słuchajcie, nie będę gadał, nie będę przedłużał. Dodaję resztę składników, wbiję sobie pianek z białek. No i pewnie będziemy się widzieć, jak będę tu już nakładał, bo tu nie ma sensu pokazywać, jak ubijam pianę z białek, bo to jest bez sensu. Czyli teraz sobie to wymieszam, tak przemyślałem sytuację. Teraz sobie wymieszam to, dodam właśnie te bakalie. W sumie już mogę dodać, dodam te bakalie, dodam tego, powiedzmy, to aromatu i na koniec to wszystko dodam pianę z białek. Też mi się już z wrażenia język plącze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, masa mi się dobrze rozprowadziła, rozmieszała. Dodałem sobie rumu. Trochę mi się za dużo go rzuciło. Lało właściwie. Nie wiem, o czym ja myślę. Jestem skupiony na czymś innym, a mówię co innego. Dobra. To już mamy tu pianę z białek ubitą. Mam już przygotowaną blachę. Piekarnik nastawiony na 180 stopni. Stawiamy go na 180 stopni. Właściwie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 70 minut. Tak powinniśmy piec. Nie ma tutaj żadnego spodu, nie ma nic. No ja też nie będę od siebie nic dodawał. No chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Czy coś z tego będzie. Nie wiem, czy to nie będzie za duże. To ciasto za wysokie w sensie do tej formy, do tej blaszki. No teraz dobrze trzeba to wszystko wymieszać, żeby to się połączyło, żeby piana nadała takiej puszystości, tak jak to jest w przypadku właśnie rolady jabłkowej, którą robię tam właśnie zamiast proszku do pieczenia, tego spulchniacza, jest piana z białek. Piana z białek się dodaje, trzeba dobrze ją wymieszać. O, no szkoda, że to nie jest makutra taka większa. No swoją drogą będę musiał zainwestować w coś takiego. Nie widzicie mojego skupienia teraz tu. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak mi się uda ten serniczek. Myślałem, żeby tu dodać jeszcze troszkę tego budyniu jako zagęstnika, ale ostatecznie zrezygnowałem, mówię, żeby to ciasto nie było za ścisłe po prostu. Dobra, jeszcze chwila i będzie można przerzucić to do formy. No też zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi bakaliami, bo w przepisie tego nie było. Nie wiem, czy ten alkohol zawarty w rumie tutaj też nie zepsuje czegoś. No, białko się nie zcięło, jak widzicie, żółtko również, więc chyba nie jest najgorzej. No. A, dalekie zapachy się unoszą. Tutaj, gdy dodałem do rumu. Teraz, jeżeli ktoś będzie przy tym piekarniku siedział, to może mieć ciekawe doznania. Dobra. O. Teraz trzeba będzie to wszystko delikatnie przełożyć. Właściwie to samo idzie. O, słabo mi się tu wymieszało.
z tą pianą, to nic. Będę miał pogląd, podgląd, co daje właśnie taka niezmieszana piana z białek. Dobrze mówię, piana z białek. Moje skupienie, godne uwagi, ale mi się też powiedziało. Dobra. Przepraszam, że ja tak długo to robię, ale robię to pierwszy raz. Dobra. Można to teraz sobie wszystko oczyścić ładnie. Nawet nie próbowałem, nie wiem, czy nie za słodkie, czy z czymś nie przesadziłem. Wszystko wyjdzie za 70 minut. Rozprowadzę to dobrze po blaszce. Jakoś to uformować, wygładzić. Dobra, to by było na tyle. Dobra, to ja idę do piekarnika. Witajcie ponownie. Sernik mam już upieczony. Tak mi się upiekł, tak to wygląda. Tak wyglądał w trakcie pieczenia, był dużo wyższy. No teraz to wszystko opadło, no kolor jest taki, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że zepsuł mi się piekarnik, korzystam teraz ze swojego starego. No i tak jeszcze nie za bardzo go wyczułem. Się okazuje, że mogłem dać niżej o jedną przegrodę niżej ruszt. To by się tak może nie spiekło, ale jest jak jest. Fajnie, dobrze, że jest po prostu soczysty, miękki. Już on wystygł, jest miękki, jest smaczny, przede wszystkim mi smakuje. No teraz jak go spróbowałem, to mogę powiedzieć, że mogłem troszeczkę więcej cukru. Tak jak tutaj według mnie, mojego gustu, ja lubię słodkie, mogłem trochę więcej cukru dodać, ale moja mama powinna być zadowolona. Ona teraz postanowiła, że ograniczać będzie cukier, więc jej powinno smakować. No myślę, że wielu innym też powinno smakować, także miałem chwilę, pozwoliłem sobie na to, żeby skorzystać z tej chwili, upiec coś takiego. No ja serników nie robię, zresztą mam jakąś tam określoną ilość ciast, które zazwyczaj wykonuję, a to jest tak jakby pierwszy raz próbowałem, testowałem ten przepis. Mam jeszcze jeden na sernik, więc podejrzewam, że zrobię jeszcze jedno podejście. Tu już wiem, jakie popełniłem błędy, więc przede wszystkim no troszeczkę musiałbym bardziej ustawić ten piekarnik. Ewentualnie troszkę więcej cukru. Generalnie jest dobrze. Bez żadnego podkładu, bez niczego. Fajnie smakuje i to jest najważniejsze. Mam jeszcze w zanadrzu, nie wiem czy zdążę do tego tłustego czwartku, mam jeszcze przepis na pieczone pączki, no bo wiadomo, smażone. Wszyscy próbują, wszyscy jedzą, wszyscy wykonują, a takie pieczone w piekarniku, no teraz powinienem już bardziej zwrócić uwagę, jak ustawić ten piekarnik. Takie pieczone nie spotyka się często. Myślę, że chyba będą bardziej zdrowe od tych smażonych na tłuszczu. Więc zobaczymy, jak ten czas, czy pozwoli mi na to, czy zrobię, czy nie zrobię. No zobaczymy. W każdym razie, no tak to wszystko wygląda. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za obejrzenie, za poświęcony mi czas. No i jeżeli tam jakieś gafy zrobiłem, to przepraszam. Oczywiście w link pod filmem w opisie napiszę składniki, bo też czasami nie podaję. Podaję to w trakcie filmu i później ktoś tam się dopytuje, jaki jest skład, więc w opisie pod filmem po prostu zostawię po prostu przepis na ten sernik, jeżeli ktoś chciałby zrobić. A dzisiaj Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.